Hej kochani, z tej strony Ewa. Witajcie na kanale Selen. Zobaczcie, co dla Was dzisiaj mam. Jest to najnowszy zestaw Barbie z basenem. Wow, świetny, prawda? Spójrzcie tylko, jaki on jest świetny. No, jeżeli macie ochotę zobaczyć, co jest w środku, jak to wygląda, jak się mocuje, koniecznie oglądajcie dalej. Spójrzcie kochani, taką zabawę na basenie można różnie przygotować. Mogą się spotkać dwie najlepsze przyjaciółki, albo na przykład duża Barbie z małą Barbie, albo na przykład Ken z Barbie mogą mieć spotkanie we dwoje. Naprawdę można tutaj łączyć różne postacie i stworzyć naprawdę świetną bajkę. Albo na przykład może być to, może być to plażowanie, taka impreza na plaży, gdzie będzie naprawdę wiele bohaterów. Także jak już to każdy z Was wymyśli, zależy od Was, ale naprawdę możecie kombinować na różne sposoby. Na przykład Barbie może przyjechać swoim pięknym autem na plażę, albo właśnie możecie imprezować z przyjaciółmi, jak tutaj jest na opakowaniu zaproponowane. Kochani, a więc uwaga, otwieramy! Zobaczmy, co tam świetnego będzie w środku. Wow, zobaczcie, ten basen jest dmuchany! Wow, ale świetnie, co nie? No i zobaczcie, jak wiele jest tutaj dodatków. O rany, ale to jest ogromniasty basen! To nie wszystko. Wow, spójrzcie tylko! Spójrzcie, musimy to jakoś rozgryźć. Zobaczcie, mamy tutaj obramowanie od naszego basenu i musimy go jakoś, kochani, przymocować. Dobra, no to jeszcze trzeba Wam pokazać, że mamy tutaj różne dodatki, które nam pozwolą właśnie stworzyć ten basen od A do Z. Zobaczcie, wow, o rany, ale dużo dodatków. No dobra, no to czas się zabrać za budowanie basenu. W opakowaniu, kochani, mamy oczywiście instrukcję. Jest pokazane, co jest w środku, ale również krok po kroku, jak właśnie złożyć basen. No to zaczynamy! Zaczynamy od naszego niebieskiego obramowania i zauważcie, że tutaj mamy właśnie takie haczyki, którymi będziemy przekładać tutaj w naszym basenie, który ma właśnie dziurki. A więc uwaga, zróbmy to! No i gotowe, widzicie? Było to bardzo łatwe. No i teraz musimy zrobić kolejną rzecz. Mamy właśnie takie oto podstawki, które będzie trzeba przymocować z każdego boku. Właśnie tutaj mamy na to miejsce, spójrzcie. Właśnie gdy mamy tą część od naszego basenu, to jest również właśnie to jej miejsce, żeby właśnie włożyć naszą, kochani, podstawkę. Spójrzcie, wow! I właśnie musimy to jeszcze powtórzyć 3 razy. Super! Nasz basen już stoi. No dobra, no to teraz zabierzmy się za ozdabianie. Mamy właśnie takie malutkie części, widzicie? I właśnie je będziemy wkładać na samą górę naszego basenu. Zobaczcie, będziemy je wkładać właśnie w te oto dziurki. Uwaga, uwaga, już sprawdzamy, czy dobrze robimy. Uwaga, tak, no i musimy to zrobić właśnie na całym basenie. No i mamy już właśnie wszystkie różowe części na górze przymocowane. No i teraz czas przymocować naszą zjeżdżalnię. No i kochani, mamy tutaj naszą podstawkę od zjeżdżalni. No i teraz trzeba ją, kochani, ze sobą połączyć. No to uwaga, uwaga, to będzie na pewno dół. Tu mamy drugi dół, kochani. No i teraz musimy sobie jakoś z tym poradzić. A więc, uwaga, uwaga, musimy najpierw zrobić tak, żeby to ze sobą połączyć. Spójrzcie. No to zaczynamy tworzyć, kochani, schodki. A więc musimy właśnie je przymocować tutaj do naszego boku. Jeden. Dwa. I oczywiście
Ostatni, czwarty nasz schodek. Super. No i teraz wystarczy tylko, kochani, zrobić to samo z kolejnym właśnie. A wiem czemu. Tutaj mi nie wchodziło, ponieważ odwrotną stroną robiłam, ale już jest wszystko dobrze. No i teraz wystarczy właśnie to samo zrobić tutaj jeszcze z drugą naszą podstawką, z naszym szczebelkiem białym. Uwaga! I gdy już mamy nasze schodki, wystarczy je jeszcze przymocować tutaj, wkładając, zobaczcie, tutaj, i mocno wciskamy, wciskamy, uwaga, uwaga, i za chwilę tutaj już się złączą nasze dwa elementy i już, zobaczcie, wow, mamy to. No i teraz właśnie tylko wystarczy jeszcze przymocować to jakoś tutaj. Już Wam mówię, a już nawet widzę, zobaczcie. Mamy tutaj dwa miejsca na to, żeby właśnie móc przymocować naszą, kochani, zjeżdżalnię. Wow, mamy to. Jeszcze możemy, kochani, stworzyć w naszym zestawie parasol. I teraz spójrzcie, wystarczy go po prostu tutaj wcisnąć. I praktycznie już mamy parasol gotowy, możemy go jak tylko chcemy ruszać, a tą właśnie końcówkę wystarczy przypiąć z tej strony i już mamy nasz piękny parasol. Również można przygotować siedzenie dla naszych Barbie, no i teraz wystarczy tylko je włożyć właśnie tutaj i siedzenie będzie gotowe. Wow, spójrzcie! Ostatnim elementem jest przymocowanie naszych tutaj soków dla naszych Barbie. Zobaczcie, i już nasz basen jest gotowy. No i nasza Barbie wraz z Kenem mogą świetnie spędzić czas. Jeżeli jesteście ciekawi, co takiego będą robić na basenie, w co będą się bawić, no to koniecznie czekajcie i zasubskrybujcie kanał, a już niebawem powstanie nowy film, gdzie właśnie Barbie z Kenem będą spędzać czas na basenie. Także koniecznie kliknijcie subskrybuj. Kochani, to wszystko na dzisiaj. Dajcie łapki w górę, jeżeli Wam się filmik podobał. A jeżeli macie jakiś pomysł, co Barbie mogłaby robić na basenie, koniecznie piszcie w komentarzach, a najciekawszy komentarz zrealizuję. A jeżeli właśnie macie ochotę być na bieżąco, kliknijcie oczywiście subskrybuj. A my się, kochani, widzimy już kolejnym razem. Do zobaczenia, buziaki, pa pa!